W dzisiejszym odcinku, znowu nie przedłużając, nie przedłużając, yy, powiem właśnie o Bitcoinie. Dzisiaj też przejdziemy przez pewien zakres coinów, takich tych egzotycznych, ale część z nich będzie na Binance Smart Chain, więc może coś z tego będzie, ale wyjaśnię też, dlaczego właśnie może też być, yy, mimo dobrego i dobrych chęci, nie za dużo tego wszystkiego, jaka jest tego przyczyna i to pokazuje, w jakim etapie jesteśmy. Także dzisiaj też będzie sporo tej wiadomości innego typu, a mianowicie, co zachodzi teraz w Stanach. I yy, jak zaczyna to przybierać na wadze w sensie o update'ach i o właśnie malware'ie, więc ja już tu nie przedłużając jadę z tym tematem. Cześć, nazywam się Maciek, to jest 3D zaczynamy. Wszystko co powiem, tylko wyłącznie moim zdaniem nie powinno być traktowane jako porada inwestycyjna, no bo w sumie co ja mogę tutaj poradzić? Nic nie poradzę na ten właśnie paraliż, tak? Także e, zasuwamy oczywiście po poradę i po jakieś tam inne rzeczy z waszymi uczniami. Zgłaszajcie się do ludzi z dyplomami, z, do profesjonalnych doradców inwestycyjnych e, f, i tam oni już na pewno wam powiedzą co, gdzie e, wsadzić i tam tyle. Można też to zrobić pewnie w banku. Z apki, ale dzisiaj też o tym będzie ten temat. Też o tym będzie ten temat, bo rusza niezła. Pamiętacie, na samym początku tylko zaznaczę tutaj, że pamiętacie to, co mówiłem już od XXXX, że zbliża się wojna DeFi kontra CBDC, a tutaj będą korporacje i banki, i tutaj być może część małych banków, małych banków, ok, przyłączy się do nas w tej całej wojnie. Eee, jak to wygląda i jaki pierwszy etap jest tego? No to już dzisiaj właśnie o tym. Powiem, ale dzisiaj już szybko lecimy. Dominacja Bitcoina. Zobaczcie, dominacja Bitcoina odbiła się od tego dużego progu. Ja tutaj na dniówce to pokażę. Widzicie, to jest ten, ten czerwony. To jest właśnie ten duży próg. Odbiliśmy się od niego, czyli jesteśmy w takim range i zwykle w range'u wracamy tutaj do 40, wracamy tutaj do podstawy, czyli ten tutaj poziom 39-40%. No i wtedy zobaczymy, czy znowu będzie tutaj odbicie do góry. Tego nie wiem, ale na razie dominacja spada. Okay, ma ponad sobą 200, ma już teraz ponad sobą 50. Zbliża się tutaj jakby Golden Cross, znaczy ten yy, Dead Cross, że właśnie 200 przetnie tą 50, bo cena jest pod nią. No i, yy, yy, no i znaczy w sumie to wygląda jak, jak w ogóle jak ten, wygląda jak w yy, no, Golden Cross, ale cena jest pod tą, więc dla mnie już on nie jest w ogóle jakimś takim odczuciem, tylko właśnie patrzę na, bardziej patrzę na ułożenie. I teraz tak, zobaczcie. Mamy tutaj, mamy tutaj cały czas spadki i jedynie, co by mnie nastrawiało na to, żeby dominacja odbiła, to to, żeby była dywergencja. Na czwórce widać na RSI stabilizację, więc jest to jako tako coś tam, ale na godzinówce nadal nie widzę tej dywergencji. Nadal nie widzę dywergencji, nadal spadki, 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 spadki. Więc jeżeli sobie tak to zobaczymy, e, no to jeszcze możemy mieć weekend całkiem niezły, ale już pod koniec weekendu, pod koniec weekendu może być e, zmiana, Dominacja może zbotomować i może to być ym, znowu sezon bitcoina. Pamiętajcie, bitcoina. Pamiętajcie, ostatni rajd bitcoina, w którym mówiłem, że lepiej mieć bitcoina, lepiej mieć Bitcoina na początku, lepiej i potem bitcoin odbije Jeżeli bitcoin będzie odbijał i dominacja będzie odbijała do góry, alty wszelkie maści strasą, tak? Alty. Pamiętajcie, że bitcoin, zaraz sobie pokażę, jest cały czas, jest cały czas, ee, momencik, jest, bitcoin jest cały czas na e, tutaj powerze. Zobaczcie sobie na dniówkę. Zobaczcie, ile energii jest tutaj. No i Teraz pytanie: Czy mając ten taki kop, to na, na, tutaj widać to na, e, na tygodniówce, zaraz tylko tu powłączam te rzeczy, o. Czy mając ten, mając ten taki kop, i tutaj jest taki handel, czy wybijemy w górę? Testujemy teraz, właśnie, all time high. Jak z historii tutaj widać, e, mieliśmy coś takiego już. Zaraz, mieliśmy coś takiego już tutaj na tym poziomie, zobaczcie, o tu, w tym miejscu było bardzo podobnie, tak. Jak sobie zobaczymy jeszcze na inną historię, to jest rok 2017, tutaj 18, też mieliśmy takie właśnie, zobaczcie, dołki, potem coś takiego i do góry. Coś podobnego i do góry, tak? I teraz jesteśmy, zobaczcie, nad czymś podobnym, był taki zjazd tutaj. Zobaczcie, jakbyśmy nie mieli tego w ogóle, to zobaczcie, jaki tutaj był ostry zjazd, widzicie? Jaki tutaj był ostry zjazd. I potem bum, do góry, znowu szybka tu korekta. I bum, do góry, tak? I bum, i dalej, i ultra. Więc w tej chwili bardziej podobne to jest do jednego z tych dwóch rajdów. I zobaczcie, później, co tutaj się działo, było kolorowo 75% do góry, czyli Bitcoin mógłby osiągnąć z jakieś 80-90 tysięcy i to by pasowało do właśnie zasięgu. Zobaczcie, tu mamy 64, a tu mamy 30, powiedzmy 34 tysiące. Czyli 95-96 tysięcy byłby, byłoby wybicie. Oczywiście dla nowych mierzymy to po prostu tak, że stawiamy tutaj takie lustro, znaczy taką, taką neckline, czyli top tej filiżanki, a następnie badamy od góry do dołu. No i tu jest jakieś, zobaczcie, tu jest 64, tak jak mówię, 34 tysiące, mniej więcej plus, minus 95 tysięcy. Czyli zgadzałoby się, że byłby to właśnie taki pakiet, zobaczcie, 70, mniej więcej 5 Uh, procent, tak, akurat tu trochę wyżej dałem odtnąć mniej więcej, no. także 70%, tak, tak, plus minus. Kto wie, jednak też trzeba liczyć to, że może być odbicie w drugą stronę i wtedy oparlibyśmy się na 53 tysiącach, co by wysprzęgliło wszystkich dookoła, wszystkich dookoła wysprzęgliłoby ładnie, a jeśli o to chodzi, to zobaczcie, e, mamy tutaj, e, mamy tutaj funding rate, zaraz to pokażę, w sumie e, właśnie funding rate, zobaczcie, jest, jest całkiem bullish, jest wyważony, ale nie ma ekstremalnego, troszeczkę bardziej na Binance jest, więc jeżeli byśmy tutaj doszli do ósemek, ok, no to wtedy uważajcie, bo na pewno rynek nie poszedłby tak do przodu, jakby, jakby to było tak super bullish i każdy był nastawiony, bo rynek musi zabrać kasę, musi zabrać kasę, rynek musi wziąć od każdego po trochu hajsu, ok, hajsu, więc yy, tak by to wyglądało, więc na, na kolejne godziny, na kolejne godziny zobaczcie, Bitcoin, jakby nie było jest w takim rangeu tutaj, o w takim i robi round. Dlaczego robi round? Dlatego, że zaczęliśmy od niższych dołków, niższych wierzchołków tutaj, ok, a następnie zaczęliśmy drukować wyższe, e, wyższe wierzchołki, wyższe dołki, i nadal mamy tutaj wyższy dołek. Więc teraz e, Bitcoin tak ładnie w sumie tutaj przechodził. Zobaczcie, miał te breakouty. Tutaj może było zrobić jeszcze jeden taki. Ja może zaraz tutaj to skasuję i to, to pokażę to lepiej. Spójrzcie, Bitcoin przełamywał się bardzo równo, jeśli o to chodzi. Zobaczcie, za każdym razem był breakout, widzicie? Breakout, tu też był ładny breakout, Tu był, o proszę bardzo, breakout, tak, e tutaj do góry i teraz zobaczcie, znowu wychodzi, że może być breakout, tu jeszcze jeden, ale za każdym razem był wyższy dołek, wyższy dołek, więc wszystko jest jakby roundem. No i dlatego ten round jest taki bullish. Jak sobie, jak sobie tutaj zobaczymy na tym rysunku, zobaczcie, troszeczkę uba zgranym, nie to, o to, zobaczcie, to spadaliśmy, następnie jesteśmy w tym korytarzu tutaj niebieskim, takim i za każdym razem była konsolidacja. Taki double bottom, boom, do góry. Konsolidacja, taki double bottom, tutaj mniej więcej, boom, do góry. Znowu mamy double bottom i znowu wiara y, nie bardzo, tu, tu, tu. I znowu może będzie właśnie ten strzał. Spójrzmy tutaj na tą jedynkę. Właściwie to spójrzmy tutaj na czwórkę, o to, o to lepiej będzie widać. Właściwie był dołek i boom, do góry. Był dołek, boom, do góry. Mamy znowu dołek, ok i znowu być może będziemy lecieć do góry, nie wiem, na razie taka tendencja tu spadkowa jest, jak sobie zobaczymy na średnie, mamy cały czas wsparcie tej dwusetki, widzicie? Ta dwusetka tutaj cały czas nas wspiera, troszeczkę daleko jest od ceny, nie wiem czemu tak się akurat to zrobiło, że akurat tak, o, troszeczkę daleko od ceny jest, no ale, ale wygląda to właśnie na taki tutaj bullish sentiment, to jest ten double bottom, jeżeli przekroczymy ten, ten poziom 60 w dół, no to czeka nas bardziej tutaj właśnie spadek raczej na 58 tysięcy tutaj, gdzieś mniej więcej w tym miejscu. No także to są te prognozy, ok? Ważne jest tutaj to odbicie, w przeciągu kolejnych tam nie wiem 10 minut to może nie, ale w przeciągu kolejnych 4 godzin zobaczymy w którą stronę właśnie cena zacznie się wyrywać. Pamiętajmy, że jeszcze w kartach jest 53 tysiące. Jakby było tak, żeby spadło, świetnie ja mam stop lossy, powysprzęglewałoby mnie pewnie z różnych coinów tych trade'owych, a potem je odkupił na pewnie przecenie jakiś 30%, bo tyle pewnie by spadły. To byłby ostatni pewnie pociąg na spadek. I teraz tak, dużo monet zaczyna ruszać. Tutaj słuchajcie z L1, okej. Okay? W tej chwili są to one w takiej tutaj konsolidacji e, małej. I zobaczmy sobie na dot. OK. DOT wybija się tutaj z tego kanału. To dzisiaj właśnie, dzisiaj właśnie to, to było tutaj. Spójrzcie, do to osiągnęło swoje all time high w tym momencie i tutaj przebiliśmy je. I teraz dobrze by było zretestować to na 48 dolarów, lub nawet tam, nie wiem, 46. A następnie byłoby wybicie. Wszystkie L1, jakie do tej pory poszły, Ewak Solana i tam Phantom na przykład, retestowały swoje all time high i każdy już, o, no już nie bardzo. A potem był Moon plus znowu 100%. Spójrzmy na Phantom. Jego stare. Stary ten high, to był gold time high na 90 centów. Z, yy, znowu zrobił taki round, tak jak bitcoin teraz, zobaczcie, tu konsolidacja, boom, przebicie z 90 na 100%, dolar 90, ok? Znowu potem taki round, znowu dotknął, przetestował, przetestował, przetestował już tutaj ludzie, no już za dużo, już te boom, odbicie na 3,50. Tutaj akurat o tym reteste. Wcześniej mówiliśmy, że all-time all, all high retest. boom, Więc teraz znowu retestuję Phantom i też ciekawe, czy nie pójdzie jeszcze wyżej do 5 tam, czy 6 dolarów. Więc uważajcie, teraz jest właśnie dobry, dobry taki moment, bo większość coinów, na przykład te wczoraj, co podałem, te, te różne uzumaki, ten też zaczęły retestować, też od dlatego mówiłem, wstrzymajcie się troszeczkę, więc wiele zaskupiło już, to wiem, bo mi pisaliście. No, mówiłem na tym, tym, żeby się wstrzymać, bo to jeszcze może być niezła przycena z tego, ale. Ale właśnie na tym to polega, tak? I cały rynek jest już tutaj bullish. Te Matic, na którego ja tutaj stawiam, też podobnie, jeszcze nie przebył swojego H. jeszcze tutaj zobaczcie ma dosyć sporo, ale już tutaj się zbliża na tej granicy. No i też ma dobre układy. Dużo z tych coinów ma właśnie dobre układy, więc tak jakby rynek dawał nam znać, że właśnie się zbiera tutaj, że właśnie tutaj się zbiera. Weźmy jeszcze tylko sobie tutaj popatrzmy na, yy, no qcoinowe monety, yy, a jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze tutaj zobaczcie, ICP, ok. ICP bardzo, bardzo ma tutaj wyraz taki, e, wyraz, wyraz pyska, powiedzmy, e, ICP, ok, internet, USDT, zobaczcie, piękna konsolidacja, ok, zobaczcie, piękna konsolidacja, zaczął się tutaj duży wolumen, ok, coś tutaj się dzieje, pamiętacie Jasmine, ok, Jasmine, Proszę bardzo, piękna konsolidacja i BUM do góry, Jasmine ma do odrobienia, a przynajmniej, żebyśmy tutaj weszli w pierwsze, przynajmniej 4x, ok? Jasmine, Zobaczcie, jeszcze co innego tutaj się zbiera. NFT, 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 gdzie to jest? NF, kurna, ile to jest NFT Dominance, gdzie jest? NFT Dominance. Zobaczcie, jaka ogromna konsolidacja na tej dominacji. Pamiętajcie, że te rzeczy jak wypalają do góry. To wtedy inne, inne będą szły, te nft będą szły razem z nimi. Tutaj zauważyłem, że stare trupy, takie jak na przykład Digicol, Digi który nic nie robił już przez X czas, z Zolara spadł na 6 centów, czy na 4 centy, zaczyna właśnie pokazywać jakieś znaki życia, więc te, te koiny, które leżały tam cały czas, coś tutaj pokazują, coś zaczyna się w nich zmieniać, coś. Coś się robi. To jest zwykle właśnie ten bottoming, na którym dużo inwestorów zaczyna się pakować, ponieważ jest to na dole i później zostawiają oni to na miesiąc, dwa, a następnie zgarniają zyski x5, x6 i nie muszą siedzieć codziennie i tradować. I w sumie ci, co tradują na midhold, czyli tam na powiedzmy raz na miesiąc, zgarniają lepsze rezultaty niż ci na dźwigniach, co zresztą potwierdzają wasze komentarze, wasze wtopy i często sami dochodzicie po straceniu dosyć tam sporych pieniędzy do tego, że no jednak ten day trading to jest trochę przereklamowany. I nie bardzo za, na, na nim zależy. Pamiętajcie, mamy dużo różnych y, zawodów, ok? Hutnika, stolarza, piekarza, nie wiem, y, makijażystkę, kogoś tam, kto wstrzykuje botoks, zarąbiście świetnie, ok? Każdy z tych zawodów posiada pewne limity, Te znaczy osoby posiadają pewne limity, ok? Pewne limity posiadają te osoby i każdy z nich po prostu jest w czymś dobrym, na każdym powiedzmy tym, na przykład mechanika mamy tutaj, tak, i pewien mechanik może zrobić wszystko z samochodem, naprogramować, zrutować prze, nie wiem, prze, y, zrobić tam, nie wiem, mapę y, z, po prostu wszystko może zrobić z, z komputerem, tak, y, pokładowym i tam, nie wiem, z, nie wiem, o, zrobić, nie wiem z lądy samda, jakąś tam, nie wiem, emulację, że mimo iż będzie kopcił, to i tak wszystko zarobić, tak, pięknie, pięknie, pięknie ok? ale większość mechaników tego nie potrafi, ok, mimo iż są dobrzy, mimo iż wszystko naprawią samochód, pięknie, świetnie, ale nie da rady i tak samo jest też w tradingu, ok, niektóre osoby potrafią grać, potrafią grać super superancko, ok, i grają, ale to jest powiedzmy 1%, może 2% całej populacji, chodzi o to, że jest, jako ludzie jesteśmy nauczeni do na ekstrem, na patrzenia na ekstrem i ten 1%, my staramy się gonić tego 1%, my staramy się gonić, mimo iż Ci mechanicy nie kończą kursów i nie próbują być NO1, żeby, nie wiem, w heksach układać nowe kody, nie wiem, do komputera w Audi, okej, okay? um, y i tam programować to za pomocą, tam, nie wiem, Odisa i tam innych to po prostu siedzą sobie i tam robią swoje rzeczy mechaniczne, tam coś potrzeba, nie gonią tego aż tak, ok? Natomiast w tradingu każdy myśli, ja muszę to mieć, ten 1%. Nie skupiają się, że większość ludzi, ok, czyli powiedzmy z 90% dobrych inwestorów, nie ludzi, jako wszystkich dobrych inwestorów, zarabia na mid-cyklach, na mid-cyklach, na mid-cyklach, ok? Dlatego jak patrzymy monety, które są w grudniu, już teraz tutaj, ok? To jest właśnie to, że dużo z Was zaczyna już to rozumieć, wchodzić. No i wtedy są dobre rezultaty. ok? Ale o tym jak zwykle więcej na market meetingach. Dobra, jedziemy dalej. Jedziemy dalej. Um, co, tu, co tu jeszcze mamy? Weźmy sobie nasze nowe monety, bo te to po prostu jest osą awesome. No i zobaczcie, proszę bardzo, tam jest czerwono. Na tutaj na przykład na CAR też, oj, też zaczyna się podnosić i co? I co? Mamy ogromny round. CAR też zaczyna tutaj startować. Weźmy sobie tylko to, to wyłączmy. Mało jeszcze energii tutaj jest, więc ten kar, ja bym tak spokojnie do tego podchodził, ale na tych małych osiach, zobaczcie tu jest duża sprzedaż, duża sprzedaż, jeszcze możemy dotknąć tutaj tej dwusetki. Jakbyśmy dotknęli tej 200 tutaj na tym karze, zobaczcie tutaj widzicie przecina się linia, no to by było całkiem, całkiem znośnie. Ja tylko przesunę ten alarm, bo tu był nasz breakout i będziemy mieć tutaj retestowy alarm, wtedy będę wiedział, że to jest to. Zwykle jest tak właśnie, że cena jako opada. Idzie do góry, a następnie jeszcze wchodzi tutaj. To jest typowe, żeby wszyscy żeby wszyscy byli wysprzęgleni, okay? żeby wszystkich, wszyscy nauczyli się brać tutaj yy, ten, nauczyli się brać tutaj yy, swój zysk. Dero, też zaczyna się ruszać, Dero to może być bardzo drugie Ethereum, jeśli chodzi o, o privacy. E, co tutaj jeszcze dalej, e, żebyśmy pokazali KDA, a co tutaj z naszych monet, które jeszcze już dawno nie pokazali, O, jest QE, jest. Patrzcie na to, ogromny zestaw konsolidacyjny na QI, Ogromny zestaw konsolidacyjny, powtarzam to. Uważajcie, bo jeżeli AWACKS ruszy, a AWAX też L1, które też już jest bardzo blisko swojego tutaj poruszenia, zabierze ze sobą prawdopodobnie QI. Jest na 4 na dwusetce, 200 200 Ma, tej średnio kroczącej, która jest na 4-godzinówce, czyli to jest ten katalizator. Te, ta 200 działa po prostu jak poparzenie na monetę. I teraz jest całkiem dobry y, taki entuzjastycznie poziom, więc uważajcie, bo y, żeby. QE odrobiło swoje średnie takie tutaj zestawy, to jest to 76%, a tak to może dojść tutaj do 40, czyli mamy ponad 100% z coina, który jest dosyć stabilny, ponad 100%, ok. To jest na no ja tu akurat, akurat tutaj jestem, tak. Kolejnym nie zapominajcie i będę to powtarzał non stop, non stop, non stop jest tutaj nasz, e, nasz tutaj, gdzie jest ten X, jest, curate czyli XCore, który ciśnie cały czas do góry, on ciśnie razem z Polkadot. Polkadot teraz będzie miał dużo tych paraczej różnych em, y, ewaluacji, y, w, w, slotów, tak? Więc potrzebne są te tokeny I, i cały high wokół Polkadot zacznie rosnąć. Jak wiemy, jeżeli L1 rośnie, to rosną też jego poszczególne tutaj rzeczy. Pamiętacie Flame, jak poszedł do góry? Był to metawersowy start na Maticu. Matic jeszcze nie poszedł dobrze do góry, ale już Flame zaczął się tutaj ruszać i te monety mogą iść podobnie, ok? Te monety mogą iść podobnie, ale zobaczmy też co słychać na Flame, gdzie on tutaj jest, nasz Flame. Klejnotrzeczkę opad pięknie opada. I zobaczcie, w tej chwili dużo ludzi trzyma te torby tutaj, w tym miejscu. I, I co się dzieje? Co się dzieje? A dopiero tutaj należy robić pierwsze podjazdy i pierwsze jakieś wejścia. Weźmy sobie tutaj ten ruch od, 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 od dobra, od początku. teraz może to zmarzę. To też już tutaj nam mnie jest potrzebne. To też już na nie jest potrzebne. I no tutaj to to tylko wyłączmy na chwilkę. O, pyk, pyk, pyk. Dobra, i teraz weźmy sobie Fibonacci od samego dołu. Proszę bardzo, jesteśmy na Fibonacci 60 w pełnym zakresie tego całego ruchu. W pełnym zakresie. I tutaj wypatrywałbym poziomu czegoś do, właśnie, startu. Zobaczmy sobie, ile energii jest na dniówce. No, dosyć sporo. Tygodniówka nie wiadomo, nadal, a trzy dniówka też nie wiadomo. No, ale na przykład piątka też jest dużo, więc jest dużo energii. No i możemy mieć pierwsze tutaj jakieś hydrostrzały. Tylko ja tylko. Ach, taką myszkę dzisiaj szukałem wszędzie i nie mogłem jej dostać taką fajną Logitecha z bocznym tym, kulką. Wtedy bardzo to ułatwia rzeczy. Ja tutaj stworzę ten alarm. Także Flame, zobaczcie, blok też, tak? Blok nasz tutaj, super projekt, który dawał, jest już na bottomingu. Uwaga, jest już na bottomingu i tutaj już o tym bloku wszyscy zapomnieli. Czy słyszycie, żeby jakiś YouTuber jeszcze gadał o bloku? słyszycie? Nie, już nikt nic nie gada. Sygnał odeszły, świetnie, hype się skończył. Patrzą na inne monety, o bloku zapominają. O bloku już nikt nie mówi. I teraz właśnie blok trzeba obserwować. OK, trzeba obserwować, zobaczcie, pięknie wracamy tutaj do energii, ten, 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 ten bottom, jak się tutaj dzieje i zwykle ludzie wchodzą w ten pierwszy, tu jest fake out, OK, i tak powolutku, powolutku i tu jest ta strefa, którą należy się zainteresować. Jak on teraz odbije, ja bym już tego nie gonił. Poczekam, ma spadnie, bo znowu tu będzie blok, 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 nic, 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 nic. Nic muszę chyba blisko garać tego, tego mikrofonu. Blok, blok, nic, blok, blok, nic, 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 nic. I dopiero powolutku. Tu już każdy o tym zapomina. Ludzie chcą igrzysk, ludzie chcą tego mięsa, a tu tego mięsa nie ma, ale to jest ukryte mięso, bo to jest tak, jakby ktoś dowoził dobrą karkóweczkę na właśnie grilla, tak? I nikt na tym nie patrzy, a ten koleś wiezie. wiezie wszystko. Wiezie. Dobra. Dobra, tu już to, to pogadałem, wiecie, główne założenia wiecie jakie są, prawda, i jak ktoś nie jest nowy i nie wie, szybki start jest w, o, w tym, w, na playliście mojego kanału, więc 5 minutowe filmiki, jeżeli ktoś tego nawet nie obejrzy, to po prostu kacapowo bilet pierwsza klasa, jazda stąd, bo będzie kurde od odsprzęglenie, jeżeli ktoś mówi, że giełda, wykresy to nie dla niego są, to powiem Wam, że nawet nie chcecie podnieść tej rękawicy, zero, zero. Nie ma telegramu, dojść do telegramu, nie ma tutaj szybkiego startu, nie ma czartowania, to nie, nie ma gdzie iść, okej, okay? nie ma gdzie iść. Będziecie polegać na ludziach, którzy będą Wam mówić, hej, tutaj w to wchodźcie, tutaj w to wchodźcie, ze sami nie będziecie wiedzieć, co robić. Będzie gzym na rynku, a Wy, y -y -y", jak ten taki gif, co ten koleś tak wykrzewery i tak y -y", na boki patrzy. Tak to się będzie kończyło, tak to się będzie kończyło. Dobra, jedziemy dalej. Dzisiaj wiadomości, wiadomości, wiadomości. Eee, uwaga, na właśnie antimater, czyli Mater na QCoinie. To jeszcze tutaj wrócimy. Zobaczcie. Mater tutaj zaczyna pokazywać pewne rzeczy. Wystrzelił po takiej tutaj konsolidacji. Ja tego nie miałem, tylko ktoś mi tutaj się to podesłał. Bardzo duży. I, i, I co teraz? I zwykle z tej wiadomości. Maciek, możesz spojrzeć na tą monetę tutaj, a. Ale co tu patrzeć? Koniec. Energia wyczerpana, ruch powyżej, wszystko ten. Już wszyscy, co są po prostu na kanale dużego czasu, doskonale wiedzą, że trzeba poczekać tylko na rite gdzieś w tym miejscu, uzbieranie się energii jedziemy dalej. Jeżeli są newsy, jeżeli są różne tutaj rzeczy, no to idziemy. Awe, uwaga, Awe. Awe zaczyna tutaj y, wprowadzać swoją, tutaj właśnie elementy y, wersji trzeciej, więc tutaj dużo się robi na community w tej chwili. Jak sobie wpiszemy jeszcze tylko Awe, ok. I pojedziemy tutaj, awę, zobaczcie, awę wspina się po tej tutaj krzywej cały czas po tej krzywej cały czas powolutku, pod radarem, pamiętacie, lunem, lunę pod radarem, tu 5 dolarków, pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam-pam, ok? Uważajcie, bo awę może przyspieszyć w pewnym momencie, jest na 200 ponownie, czwórka godzinówka, 200. I wybicie tutaj może być bardzo ostre z 330 na przynajmniej do tego poziomu, czyli 30%, ok? Wiem, jak już patrzycie na te monety, 30%, co to jest, pamiętajcie. Awe i inne rzeczy to są monety dużych kapów, normalnie w takie mikrokoiny nikt nie ładuje po powiedzmy 20-50 tysięcy dolarów, nikt nie ładuje takich pieniędzy w takie, no chyba tylko ekstremiści, no po prostu wszystko albo nic, nie wiem, ktoś wchodzi na, nie wiem, na, do kasyna, ładuje swoją całą wypłatę i w ruletkę i huk, albo będzie albo nie, tak, i pod kartonem e, będzie mieszkał przez cały miesiąc, okay? e, i mył się tam w pracowniczym tamtym e, kanale. Ale... znaczy w, 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 w prysznicy w kanale, no może być kanał, ale ten. Ale o to chodzi, że większe coiny mają stabilizację. Niestety, jeżeli koń się cofa, powiedzmy, do 300, z 330 do 300, no to jest tam strata, tak? Tam jest paru procent, ale nikt nie traci całego kapitału. Tu nie ma takiej zwały, że na przykład, nie wiem, powiedzmy poszło do góry i ktoś tutaj bez, bez mózgów wkłada się i na chwilę trz, jak spad ze spadkiem rynku wszystko spada. Zwykle są to takie małe ruchy, tak? Można z tego wyjść z to na miejscu, jak ktoś szacuje ryzyko, nie straci całego kapitału, ok? A, ale w tych coinach typu, co wczoraj podałem, to jest wszystko albo nic, wszystko albo nic. Jest dobrze? Boom, misja plus 40. Nagle minus kur na 4000%, ok? Więc, yy, no więc należy właśnie o tym zobaczyć minus 4000 nie może, bo, bo to jest spot, tak, że będzie tylko e, plu, do, do, tam do minus 99% i 9, tak? Ale wiecie o co nie chodzi. Także uważajcie na Awę, Awę tutaj zaczyna się ładnie sadowić, i może tutaj zobaczcie, są poziomy, ładnie przekabacić, prze, prze To jest taki główny poziom kanał właściwie, że od niego możemy dojść tutaj i to by było prawie 70%. No, powiedzcie, jak ktoś ładuje 55, na przykład 70%, to jest kurde, e, dobra wypłata, tak na wakacje. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej, zobaczcie, inu, tak, inu będzie tutaj właśnie miało tam listing na LB Bank, ok, także tu jest fokus na community, tu się dużo dzieje, mają dużo różnych wiadomości, dużo różnych community rzeczy, więc no to jest moneta, którą wczoraj podałem na środku była tego, tej karuzeli, ja ją mam, żeby nie było tutaj dla transparencyjności, kupiłem ją po odcinku, żeby było jeszcze, żeby było jeszcze lepiej, tak, i, a, że odcinek załadował się ten w ultra szybkim tempie, bo tutaj mam zarobisty internet. Teraz, w tym, no to ten, no to w sumie już kupowałem ją tutaj razem z tymi, z wami. Ale jeszcze pokażę parę monet, jeszcze ich nie mam, ale ten, ale też są warte te uwagi. Dobra, teraz parę newsów tutaj ze świata. Ok, parę newsów ze świata. Zobaczcie, Biden chce tutaj mianować tą Saul Orma, Omarowa żeby ona y, miała kontrolę, znaczy wgląd tutaj obserwację na tych bank, banków. Dlatego, że oni chcą usunąć tego Jerome Powella, ok? I teraz Fed governator, ten y, Leil Brainerd jest właśnie w, w, na, na tym, na bardzo takim tutaj um, key banking position, czyli kluczowym pozycji, jeśli chodzi o bankowość, okej, okay? i tutaj właśnie Wall Street zaczyna interweniować, okej. Okay? Biden, administracja nominowała właśnie tą Ormanowę, okej, okay? jako law professor, czyli profesor prawa, żeby i, kryty i krytyczną do dużych banków, okej, okay? żeby, teraz mam powiem, dlaczego to dla nas jest ważne, bo ktoś powie, no to do przed tym dużym bankom, mm, no, posłuchajcie, żeby właśnie, E, służyć jako top banking regulator, czyli popatrzcie sobie, ktoś, kto jest od, od prawa, ktoś, kto krytykuje duże banki, będzie miał najwyższą pozycję i żeby po prostu e, ten, i żeby po prostu dopieprzyć tutaj Wall Street, ok? Świetnie, świetnie, świetnie i teraz tak, e, pamiętacie jak Wam mówiłem, że e, będziemy mieć sojuszników w pewnym momencie, banki, ok? Banki srały na nas, ok, ale chyba, chyba od tamtego roku zrozumiały, że albo wejdą w krypto, albo będzie po nich, ponieważ jest tutaj wielki, duży brat, który nazywa się Fed, ok, Fed i on nie chce mieć żadnych y, pomiędzy tutaj y, dostępu do Fiat Marines. Normalnie Fed musi to robić przez normalne banki, które udzielają kredytów, mają konta, ci ludzie mają konta w tych bankach, tak, Fed chce to zlikwidować, tak jak każdy bank centralny y, chce mieć konta, żeby ludzie mieli bezpośrednio tutaj, u nich, tak, i wtedy już nic nie będziemy ma zrobić. Jeżeli Biden lub jakiś tam administrator w stanie powie. Ej, ty, mister Kowalski numer 55283. Nie, nie, nie. Ty wczoraj yy, strałeś w krzakach koło Waszyngton DC. Koniec, wyłączam twoje konto. I koniec. I game over. ok? game over. Także będą mogli zrobić wszystko, co się podoba. I teraz tak, spójrzcie, e, tutaj jest e, właśnie ta Ormanowa, e, ona krytykuje właśnie te. Po, po, poprzednie re, postawy regulatorów, tak, że duże banki no, spowodowały no, różne ryzykowne aktywności, tak, bla, 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 i wszystko tak, ok. Tak, tu ma rację, ok, świetnie, tylko że pamiętajcie, oni zawsze zaczynają od jednej strony, nie? To tak jak z tym update'em na malware, ok. Ktoś tutaj powie argumenty, są nie, że, no ale to jest y, update jest tego, bo kiedyś przecież też przybraliśmy, to tak jakby porównywać, nie wiem, samochód do samochodu, tak? Mamy po prostu pasata i mamy Passata, ten Passat był serwisowany pięknie, świetnie, ok ten pastać nigdy nie widział serwisu, ok? E, olej to był tam nie wiem frytkowy, a licznik był kręcony przynajmniej nie wiem 40 tysięcy razy do tyłu, tak jak zmieniamy ten, tak jak zmieniamy światło, tam ten, ten czas sezonowo, to tam był licznik sezonowo kręcony, ok? Dlatego nie należy tego porównywać i tutaj też tak samo oni robią taką pułapkę. Pamiętajcie, jeżeli coś pochodzi z rządu i wygląda dobrze, to jest to tylko gra słowna, ponieważ od tyłu już tam topnieje, jest już ta pleś narasta, tak? I to, co narasta na pleśni po dwóch tygodniach. Więc tutaj derywatywy i inne rzeczy, które używałyby do spekulacji, tak? Dalej pogrążyły cały ten proces. I tu w 2020 ta Ormanowa powiedziała, że i chciałaby zreformować propozycję reform, ok, jako eksperyment i ona tutaj to widzi, tą wizję jako zmianę consumer bankingu, czyli bankingu takiego jak normalnie mamy, że bank ma dostęp do klienta, ok, tych depozytów z private na federal czyli normalnie idziemy i wpłacamy naszą wypłatę, tak jak normalnie pracujemy kopiąc fiaty cały miesiąc i na koniec wpływa nasza dola z górnictwa fiatów, ok do banku, to oni chcą, żeby to wszystko wpadało na na tego do banku centralnego, czyli to jest ten model, który tutaj też będzie w Europie, już oni, tylko już oni idą już o krok do przodu, ok? No i ona mówi, że tutaj będzie bardziej inkluzywne, to yy, bardzo bardziej yy, wydajne i bardziej stabilne stabilność jej chodzi o to, że tutaj było niestabilne, że w 2007 roku i 2009, co był ten kryzys, on no, bardzo tutaj nadszarpnął stabilność banking systemu i tym samym, że o te duże banki to wszystko są zbyt chore tutaj, zbyt chciwe i nie ma, miała rację, miała rację, ale ona to wykorzystuje, żeby dopieprzyć tą tutaj całą, całą rzecz, a to będzie jeszcze gorsze, to będzie jeszcze gorsze i teraz, i teraz, i teraz, yy, zaraz Wam pokażę w kolejnych newsach, jak układa się teraz tendencja światowa, okay? Tu jeszcze, zobaczcie, ona, the people's ledger, ona chce zrobić the people's ledger, czyli tak jak mamy decentralized ledger, to ona chce people's ledger, jak zdemokratyzować e, pieniądze i finanse w ekonomii. I tu jeden punkt jest, zobaczcie, reformacja, proposal, Fed Accounts, tool to monetary policy. Pamiętacie, jak w 2020 mówiłem, że większość z nas będzie wkrótce miała, lub wszyscy, e, pieniądze w banku centralnym, a banki są? Zobaczcie, oni to właśnie wprowadzają teraz. Oni to sprawdzają, bo jest to jedyna droga, żeby mieli totalną kontrolę nad nami, żeby nas po prostu osprzęglili na każdym stopniu, że dzisiaj Tomek podlewa kwiatki, ale jutro podlewianie kwiatków może być złe i Tomek będzie zbanowany. Okej, okay, Tomek będzie zbanowany. Więc no, yy, uważajcie, bo będzie nieźle. O to chodzi, że jeżeli ludzie będą depozyty dawali właśnie do banków centralnych, banki normalne umrą. Umrą, 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 bo będzie nieefektywnie. I teraz Wam pokażę, dlaczego banki ładują się, w krypto, ok? I dla tutaj się dzieje, Jeszcze tylko przed tym powiem wam jedną rzecz. E, tutaj, zobaczcie, Consumer Price Index, czyli e, ta, e, chociaż w sumie to pokażę potem, bo to są dwa tematy, e, które tutaj jadą oddzielnie, e, jadą oddzielnie e, i tutaj są zmieniane, i czego dodam, że, zobaczcie, Microsoft też wchodzi w swój ten, też wchodzi w swój e, e, metaverse, korporacyjny, ok? I tutaj, właśnie, on będzie z Teams i tam takie różne rzeczy, tak, także Facebook offer, mówi, że obieca, że będzie pozwalał ludziom żyć, pracować i grać w Interconnecting właśnie Virtual World, czyli w metaversie. Pracować, żyć i grać. Pamiętacie, że nakręciłem dwa tygodnie temu o tych metaversach. Część z Was była, no, Macie, to się nigdy nie zdarzy, to się nigdy nie zdarzy. Bum, znowu, boom, znowu, boom, znowu, ok? Boom, znowu. To nie o to chodzi, że mam rację tutaj, tylko o to chodzi, że bardzo dobrze, że to się porusza tym tokiem rozumowania, którym ja widzę, jak oni próbują nas opierdzielić, ok? I wtedy możemy zająć jakąś tam pozycję. Rozumiecie? Ja czy ty tego nie zmienię sam. Ale jeżeli będzie mentalność w większej ilości ludzi, to na przykład powiem, że nie kupujemy tej rzeczy, ok? Albo musimy kupować wszystko za gotówkę, albo coś tam. I to opóźni ich wszystkich te starcia. Okay? To opóźni wiem, że słuchają też mnie te złe siły i właśnie one też to widzą, że to się dzieje. Niestety większość ludzi, tak jak chodzę tutaj teraz po Warszawie i tak jak widzę i tu i ten to niestety, ale można tylko pogratulować, że władze. I ten ich system zdały egzamin, ponieważ ludzie są tak wychowani systemowo, że po prostu jest pogoń za tymi wszystkimi mini-ratkami, te ciśnienia w sklepach, czas, tutaj każdy, każdy musi spłasić, każdy widać te, 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 te grymasy na twarzach, to jest po prostu efekt właśnie tego, że no, wszyscy mają po prostu haka nad sobą i muszą zapieprzać, po prostu muszą zapierdzielać. Także no, ten, i, I jak się im powie, na przykład prawdę, jakąś to są oburzeni. Ludzie są oburzeni, jak to ten. Także tak, no, jest grubaśnie, jest na grubasie pełno. Więc zaraz wrócimy do tego tematu, gdzie są te banki, ok Gdzie jest to wszystko? Chociaż może tutaj może pojedziemy teraz od razu z tym, dobra? OK. Spójrzcie, Australia, Australia aprobuje drugo, długo właśnie oczekiwany Bitcoin ETF. I tutaj zobaczcie. Australia e, aprobowała ten, właśnie zatwierdziła ten Exchange ETF, okej, okay, dla dużych e, kryptowalut, czyli Bitcoin i Ethereum, okej. Okay. Także tutaj best practice requirements, bla bla bla, dla protection, czyli będzie tam custody the assets czyli będzie ubezpieczenia. Crypto Industry, okej, okay, zwykle właśnie suportuje ten spot Bitcoin over futures, back, czyli e, Bitcoin właśnie będzie tutaj, z tego co widzę, będzie miał, właśnie wspierany będzie. E, Australia Yy, tutaj przygotowuje bardzo szybkie clarity, ok, e, czyli nasze znaczy clarity, ten, yy, sprostowania dla właśnie physically backed ETF-ów, czyli yy, tych fizycznie wspieranych yy, ETF-ów, ok, także słuchajcie, drugi news, to są, to są newsy sprzed paru dni, ok, Australia, największy bank w Australii integruje bitcoina, bit, tego w apce swojej, czyli możemy tutaj przeczytać, że zobaczcie, 6,5, nie wiem ile Australia ma ludzi, ale 6,5 miliona to wychodzi jakaś, nie wiem, Jedna czwarta, jedna trzecia, nie wiem ile tam jest milionów w Australii ludzi, ale to, to dziwne, że akurat 6,5 miliona, czyli jedna trzecia tam nie wiem kraju, czy tam nie wiem 30% w kraju, trzyma kasę w jednym banku. To jest dziwne, ok, ale to dobra. Oni integrują bitcoina. Okay, yy, w swojej apce, czyli za pośrednictwem aplikacji będzie można kupować Bitcoina, pomyślcie sobie. To co mówiłem wczoraj, jeżeli w swoim tam M banku, czy tam IPKO, czy tam zwał jak zwał tam Millenium Banku zobaczycie w apce, że możecie dodać na przykład za 5 zł czy tam za 20 zł Bitcoina, okej? Okay, jako tam nie wiem, resztkę i możecie sobie ustawić po prostu reoccurring buy, czyli powiedzmy kupujemy co tydzień na przykład za tam za 50 zł Bitcoina czy tam Ethereum, czy tam Litecoin, cokolwiek tam będzie, okej? Okay. Zobaczcie, jaki wtedy kapitał będzie. A banki to oferują. I dlaczego? Dlaczego banki to oferują? No właśnie, no właśnie, wracamy tutaj do tego tematu, bo widzą, że właśnie Fed, czyli, czyli ten bank centralny, tak, zaczyna grać do swojej bramki. I zaczyna pieprzyć banki, ok? <laughs> nawet się rymuje. Więc duże, duże banki nawet też widzą, że ich pozycja może być zachwiana w pewnym momencie, bo ktoś może im wbić sztylet z tyłu głowy. Tymczasowo będą to jakby taka technologia hybrydowa, że małe banki zostaną wchłonięte, wyeliminowane, natomiast Fed będzie posługiwał się tymi dużymi bankami, żeby jeszcze tam wstrzykiwać te CBDC. Ale na koniec każdy widzi, jaki jest koniec. Na koniec, jak CBDC przyjmie, czyli ten bank centralny, tę moneta, to po co nam te banki? Po co ten pośrednik? Wyeliminują ich, tak? Także oni już się tutaj zabezpieczają. A zabezpieczają się tym, że będą nam oferować większe procenty z lokat, niż może dać CBDC. Uważajcie na to, co mówię. Ci, co słuchajmy dwa razy, powiem to w bardzo zrozumiałym tempie, będą większe procenty z jeldów na krypto, niż CBDC. Co to nam daje? To nam daje to, że banki będą walczyć z nami, z klientami, ponieważ my bardziej będziemy ładować kasy w krypto, niż kupować i, i ładować kasy w CBDC, które nie da nam tego procentu. Nie da nam tego procentu, ok? Inflacyjny nam tego nie da. I to będzie kolejny atak na właśnie rząd. I wtedy, pamiętajcie, w każdej wojnie, jeżeli jest dużo stron walki, bardzo szybko zawiera się sojusze, więc nasza strona nie jest tak jeszcze przegrana, że już o koniec zbanują krypto, koniec, kajdany na rękę. Tu się robią różne rzeczy, wiecie. Na koniec może być tak, że. Ludzie mogą być bardziej świadomi krypto, wybiorą krypto decentralizowane rozwiązania, ponieważ krypto będzie powstawało. To nie jest tak, że ktoś ustawą zabroni krypto i tyle. Tam jest ukryty potencjał, nie wiem, milionów ludzi, To tak jakbyście się uczyli 20 lat, na no, po prostu chcielibyście być malarzem albo nie wiem, mechanikiem albo e, wstrzykiwać botok w tyłek czy tam nie, wiem, silikon w tyłek, tak, coś takiego. I nagle rząd mówi: "Zabronię wam tego. I jest was cała armia". I co? Tak oddacie to i nie wiem, pójdziecie nie wiem gdzie sprzątać w tu, 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 albo wydawać tam nie wiem hamburgery. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że wtedy zacznie się prawdziwa walka, bo jak w rząd wam będzie robił, tak jak teraz jest większość biznesów, i na przykład wtedy byłem w tym sklepie i kazali mi wyjść, chciałem tam coś kupić, kazali mi wyjść, bo nie miałem kagańca na, na tym. Mówię, dobra, nie chcecie mojej kasy wypierdzielać, ktoś inny ją sobie weźmie, prawda? I tutaj wchodzimy w tą drogę, że firma, znaczy ten państwo ingeruje w biznes, mówiąc, kogo mamy obsługiwać. Kogo mam usługiwać? Nie jest to wolny rynek, nie jest to kapitalistyczny rynek, tylko rynek socjaltyranii nazistowskiej, ponieważ każą pracodawcy mówić hej, temu sprzedasz, a temu nie sprzedasz". Do tego potem ma dojść jak w Wenezueli, że słuchaj, ten towar sprzedasz po tej cenie, a ten towar po i kończy się wtedy, kończy się wtedy. Takie rzeczy były w Wenezueli, o tym się oczywiście nie mówi w telewizji głównego nurtu. Wystarczy wpisać sobie w internet i wtedy będziemy wszystko wiedzieć. Dobra, to nas troszkę zagadałem, jedziemy dalej. Fearing grid, nadal jesteśmy rozpędzeni, nadal nasz silnik tutaj chodzi, e, pięknie manetki pracują e, cały czas, altcoin tutaj nasz season zaczyna przybierać na sile, pamiętajcie, bitcoin jeżeli zacznie iść do góry, alty spadną, bo dominacja zacznie iść do góry, funding rates są bardzo wysokie, więc nie wiem, ale może być krótki dip na bitcoinie, e, tak do 50 nawet i 7, ok, taki week, chociaż te wszystkie weeki są silnie wykupowane, więc no nie liczyłbym nasz taki duży, ale mam, mam nadzieję, mam nadzieję, ok. I wtedy, jak te właśnie funding rates opadną, to i troszeczkę będą niższe, powiedzmy 0,02, no to wtedy może za, przyciągniemy tutaj niedźwiedzi. Jeżeli niedźwiedzi zaczęłyby się ładować i byłby troszeczkę spadek ceny, to mamy świetną eksplozję, bo wtedy po prostu będzie e, squeeze shortów, e, zostaną złapani w pułapkę i BUM! Polecimy do góry. Okay? Monety, 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 olor, wszystko albo nic, wszystko albo nic, wszystko albo nic. Proszę bardzo, mam tutaj Shiryu Inu. Nie wiem dokładnie, co Shiryu Inu robi, tutaj mi podesłaliście coś. Jest tutaj mowa o NFT Trading Cards Game, okej, okay? game już, game, więc może być tutaj też gorąco. To są te monety, które mogą zmienić część ludzi życia. Zobaczcie, ile jest tutaj zer. Głównie w community z tych przyjmowane jest, żeby moneta osiągnęła 1 miliard, ok 1 miliard kapitalizacji, w tej chwili nie wiadomo jaka to jest, więc pomyślcie sobie, jest, jest, pomyślcie sobie, jest 2 miliardy ludzi, których nie stać na duże inwestycje, okay, ale traktują to jako inwestycje życia, więc dużo z Was odpowiedziało w komentarzach, co robić, jeżeli są opłaty takie wysokie, opłaty takie wysokie, posłuchajcie, jeżeli ktoś ma nutę hazardzisty i ma powiedzmy 300 dolarów, czy tam 500 dolarów i chce jechać do Las Vegas, to koszt dojazdu do Las Vegas jest to koszt opłacenia tej transakcji na Metamasku, niestety... Takie są realia i ci ludzie tak właśnie myślą. Ja wiem, jak tutaj jest postawione, ok, w PLN-ach 300 dolarów to dosyć dużo, ok, ale poza granicami, gdzie większość operuje powiedzmy w euro i w dolarach, nie jest to taki duży koszt, a na przykład tam gdzieś w Indiach czy gdzieś jest to ogromny koszt, jednak ludzie stawiają całe swoje dobytki, co pokazują telewizję, jak, jak bańki są zamykane, okay? żeby coś zrobić, żeby coś ugrać. Zobaczcie, że coraz więcej ludzi gra na play to earn, na przykład w Filipinach i tam w innych częściach świata, w Afryce i tam zarabiają kasę w dolarach, więc jest to prostszy tranzyt. Okay? Musicie myśleć globalnie, musicie myśleć makro, bo inaczej mikro Was zje. Więc oni patrzą na te monety, że mogą sobie ich kupić dużo, i rosną silne community, które trzymają nie sprzedają, to są diamentowe ręce, trzymają, no i one dają tutaj dużo kasy, ponieważ ci ludzie nie umieją kaszować. i to jest ich problem. No niestety, ktoś musi stracić. GAIA, Everworld, to jest dosyć już taka grubsza moneta. weszła niedawno tutaj, zobaczcie, tu mam 30 dni, o 30 dni, ale zobaczcie, jest teraz w roundzie i ta GAIA tutaj, to jest w, 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 też gra, też marketplace, też trailer tutaj. Można to, tutaj wiem, zobaczyć Zobaczymy, o... Kawałeczek, tutaj, z, z parę sekund. Zobaczcie. Nie wiem, e, na ile to jest ta granie, nie widziałem jej, oczywiście, może to być jakiś pre-render, coś tutaj, ale jeżeli to jest gra, ok, jeżeli to jest gra zrobiona na takiej zasadzie, jest taka grafika, to się przygotujcie. Bo ta Gaja to może być po prostu jeden wielki e, m, płyn w górę, ok, płyn w górę. siba może być mała przy tej gierce. Także e, tutaj takie coś. E, weźmy sobie. Season coś tam, tutaj uważajcie, ten coin jest na Binance Smart Chain, można go kupić taniej i jest też na właśnie Ethereum. właśnie ten coin może być całkiem gruby, wszedł no już jakiś czas temu, ale zobaczcie tutaj wolumen. Wolumen jest spadkowy i cena też spada, więc może to być tutaj taki powiedzmy strzał na breakout. No to już jest od sierpnia troszeczkę ta moneta, ale zaczyna mieć ten round. To też miejcie tu na uwadze i mówię, można kupić na Binance Smart Chain, czyli o wiele taniej groszowe opłaty, a nie 100-dolarowe. Co tutaj, właśnie to jest ona, to jest zdecentralizowana meme coin, to jest meme coin, ok? No i tutaj wiadomo, yy, żeby ten, żeby mogli ludzie zarabiać, trzymać i tutaj meme NFT, projekt bla 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 bla, bla inspirowane, czyli wszystko dla community, ludzie kochają, musicie, musicie sobie ustawić ten mindset tych ludzi, co trzymają te monety, rozumiecie? Ich mindset. Oni chcą po prostu mundshotów, oni nie będą, nie będą sprzedawać tych monet, oni chcą je trzymać. I tutaj są ber, e, burningi, no, zobaczcie. Was born to a nie to było stare, tak? To było na InnuSwapie. Także oni tutaj y, trzymają te monety, cały czas trzymają. Ainu y, token, Ainu to mi to właśnie, te trzy monety to mi podesłał, y, p, nie pamiętam, coś na P, ale dobra, spoko, dzięki. Ok, na Telegramie. Też zobaczcie, typowa konsolidacja, która na koniec może dać breakout, ok? Na Binance Smart Chain, dlatego mówię, Zbawiam, słuchajcie, na Binance Smart Chain monety mogą nie dać takiego powera Te co nie są na Ethereum i na Binance Smart Chain mogą nie dać takiego powera Dlatego, że dużo ludzi nie wie jak używać nadal Binance Smart Chain. Po prostu jesteśmy na tym etapie du Dużo ludzi wie już jak używać Uniswapa i, i tego i Metamaska i korzystać z DEXów Z DEXu typu i i Uniswap ale nie wie, jak przechodzić na przykład na Binance Smart Chain albo na przykład na Avalanche, jak używać bridge'ów, tego nie wie. To jest kolejny etap. Jak zobaczymy, że monety z tych blockchainów drugich będą po prostu pompowały w górę, to zobaczycie wtedy moon, hyper moon wszystkiego, nie wiem, ktoś z 500 dolarów będzie mógł zrobić, nie wiem, pół miliona nawet, ok, pół miliona. To jest crypto community oriented, crypto network, idea behind to create community. Zobaczcie, zawsze jest to create community. Pamiętajcie, jeżeli mamy hodlerów i armię, Okay? to tak jak zobaczmy heksa, tak, wyjdziecie na forum jakiegoś HEXa i powiecie, słuchajcie, ten token nie ma nic za bardzo tam do dogadania, nic z tego, tylko jest hodlowanie, 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 to Was zjedzą, zjedzą Was, tak, ten nowy puls, co wychodzi, tak, nie wiem jaka jest idea, ee, nie wiem, no, proste zrozumienie, jeżeli mamy monety z Ethereum, okej, okay? Wpłacamy, wpłacamy, je na jakiś kontrakt do PULS, a PULS tworzy nam syntetyka tego monety, tej monety, czyli czy ktoś trzyma realne monety, dając tam jakieś papierkowe tutaj dowody, ok i ktoś może urwać ten łańcuch i potem sobie to wypłacić. To, to wiecie, to krypto zostało zbudowane, żebyśmy mieli dostęp do tego, a nie jakiś tam ten, i jak tylko się powie ten prosty mechanizm komuś, kurna, ja pierdzielę, to od razu koniec, nabić na pal, spalić i, i ten, nie? Także to jest, to jest siła community, siła community. Crypto Island. Crypto Island dopiero wchodzi, Crypto Island, spójrzcie, Crypto Island niby mówi się o drugim aplandzie tutaj, okay? nie miałem czasu za bardzo spojrzeć na to, ale też Real Estate NFTs, to jest dopiero wczesny projekt, uważajcie, bo jeżeli ten projekt będzie hype'owany, okay, to, to może być gruby, a to jest dopiero początek, to jest dopiero jego początek. No i dobra, to były te monety, protest medyków, no i teraz druga sprawa, druga sprawa, co wspólnego ma tutaj medyczne po prostu jakieś tam różne zagadki, ok, eee, mamy tutaj, E, inflację, nie inflacje submi ariten i e, kango okej okay? co do tego wspólnego, spójrzcie, tutaj protest medyków tak jest nieporozumienie e, zostało to osiągnięte zwiększanie nakładów w system opieki bla 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 pieprzenie okej okay, pieprzenie dzisiaj właśnie taka gadka była bo tam odwiedzamy parę takich różnych e, klinik i w jednej z nich e, klientka mówiła co innego na przykład na prywatnej wizycie, a co innego mówiła tam na przykład y, oficjalnie, że no trzeba updateować, tak, że tutaj to jest groźne, tam, tak, tak, nie? I ten, i sam mówi, że to jest po prostu pic na wodę. no i zobaczcie, to jest tak jak ja bym na przykład tutaj widzicie, prowadzę kanał, tak, tak, codziennie, codziennie mam po dwie, trzy oferty jakichś tam krzaków, dziwnych giełd, e, coinów, które coś tam gdzieś powstały z jakichś tam, nie wiem, odmentów dżungli Afryki, jakiś tam, nie wiem. E, kanałów mariańskich, rowów mariańskich gdzieś tam z dołu, nie wiem, tej dziury, co jest tam u ruskich, wykopane niby tam do, do piekła ziemi, tak? Tam powstają te robaki, wychodzą i żebym ja je pokazywał, dają tam mi parę milionów tych, parę milionów coinów, nie? Żebym tutaj, żebym tylko pokazał i zrobił hype na nie, nie? Bo wtedy się zrobi i żebyście kupowali i potem jest tego. No to jest takie, to tak jak samo, jak właśnie ci lekarze, okej? Okay? Wiedzą, że to jest kurna beka, sami mówią prywatnie, pewnie znajomi też lekarzy może że to jest beka, nie? Ale... Normalnie, publicznie, tak, tak, mm, tak, 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 tak. Czyli y, jest to takie sprzedanie, taki fake po prostu, taki, taki fake i właśnie to porównuje do tego, że właśnie to jest taki fake I dzisiaj, okej, okay, dzisiaj e, gadałem właśnie z panią w kantorze i tam e, wymieniałem ten, wymieniałem e, kasę i, o, i ona mówi, no. Dużo ludzi właśnie wymienia teraz złotówki na na przykład na euro albo na dolary lub na przykład kupują jakieś dzieła sztuki lub kupują złoto nie I ten oczywiście powiedziałem teraz proszę Panią to krypto tylko trzeba mówię ten o nie na krypto to można było z 10 lat temu jak się kupiło zarobić Czyli nadal no dobra nie trzymałem tego tematu słuchałem co mam do powiedzenia no i ona mówi że dużo ludzi sprzedaje dużo ludzi sprzedaje ponieważ wszyscy wypłacają skąd i po prostu kupują y, obce waluty, żeby nie trzymać tylko złotówek. Mówi, że każdy się pozbywa złotówek, po prostu złotówka to zło po prostu koniecznie. czyli, um, czyli też tutaj y, ludzie, ludzie ten, ludzie y, patrzą na to, jak to się wszystko robi, tak, i pozbywają się tego, tak, pozbywają się. Więc zobaczcie, tutaj na znowu nam Kant się ktoś wciskuje, wciska, że wszystko wskazuje na to, że inflacja będzie spadać i nie będzie trzeba już dalej podnosić stóp. Jak, jeszcze 5 tygodni temu wszystko wskazywało na to, że wszystko jest w porządku, no to dzisiaj już wskazuje na to, że wszystko jest w porządku, także. Wiecie, warunki życia Polaków się polepszają, ale to nie znaczy, że każdego w każdej grupie dochodowej. Najuboższym rząd musi pomóc, rząd pomaga najuboższym drukując kasę, robiąc inflację, okej. Okay. wtedy wszyscy inni stają po dupie, nawet ci najubożsi. Rodzinom, którym koszty utrzymania domów i mieszkania rosną, mhm, takim pomagają, jasne, z naszych kieszeni. Każda zmiana w gospodarce ma swoje dobre i złe strony, no. tak stopy, czyli góra-dół, tak, tak stopy procentowe rosną, to cieszą się ci, co mają szczytności na kontach, czyli procenty, tak, że pojawił się dodatnie oprocentowanie i otrzymywać będą jakieś przychody. Ci, co spłacają kredyty złotowe martwią się, że bo rata miesięczna będzie rosła. Z kolei ci, co mają franki, kredyty frankowe cieszą się, bo kurs złotego będzie rósł w ten sposób ich spłaty kredytowe będą mniejsze. Wszystki naraz nie zadowoli się, tak, czyli... Eee, właśnie ten Gapliński eee, rzucił takim tym hasłem, no trudno go tutaj podejść, okej, okay? ale spróbujemy takie podejść, takie rzeczy, okej, okay? okazało się. Okazało się, że inflacja jest trwała i ma tendencję, żeby przedłużać się, a gospodarka rozpędziła się na pułap 5 osiem tam wzrostu eee, i że plan deka już gospodarki nie zdusi, no, zobaczymy. W tym momencie możemy zacieśnić politykę pieniężną i nie zaszkodzi to innym tutaj parametrom. Nie chcemy spaść w bezrobocie z kolei, tam tutaj, tak, i on tutaj gada, więc o to chodzi, że są dobre i złe strony, tylko trzeba jedną rzecz pamiętać. To jest ten sam tekst, w którym tamta klientka na samym początku tego odcinka, co mówiłem, tak, ona mówi, że w 2007-2008 banki po prostu wszystko jechały, prawda, jechały. Ten koleś też mówi tutaj prawdę, ale ta klientka z tego pudełka, co było tutaj źle w 2007 roku, tak? Próbuje zrzucić nas na po prostu kolejne dno. Ten natomiast koleś mówi prawdę, tak? No, że nie zawsze tak jest, że ci mają wtedy dobrze, ci mają źle, mieszkania rosną, ci mają większe kredyty, tam ci mają oszczędności. Okej, okay, tylko jest pewien problem. To wszystko zostało tak napompowane, okay, tak napompowane, że w tej chwili jest już nie do utrzymania dłużej i wszystkie strony na tym tracą. Niestety, ale musi być podzielnik żeby to spadło. Tu było w porządku, dopompowane zostało, czyli zabrane zostało dobrym osobom, dobrym biznesom, dawane było złom biznesom, innym innym, innym, innym różnym yy, tym no, stronom, i teraz mamy taki warunek, że teraz każdy jest, tak jak mówię, biegnie jak szczur za tą kasą i ma źle, więc to się musi skończyć, tak czy jak. Nie można tego, tak jakby, nie wiem, chodził ktoś na, 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 na siłownię albo tam gdzieś, nie wiem, na bieganie, na jakieś kolarstwo, tak jak Armstrong, tak? Na kolarstwo, było wszystko zarobiście, ale to tylko było zarobiście, bo był Koks i teraz drużyny będą walczyć, żeby ten koks nadal był dostarczany, że ten co tam, nikt się nie martwi o kolesia, tak jak nikt się nie martwi o gospodarkę, tylko aby ten koks był dostarczany nadal, żeby to wszystko szło jeszcze do przodu, żeby jeszcze kolejny kupon można było odciąć i tak samo jest z gospodarką. Nikt się nie martwi, że już jest tak wszystko przewartościowane, że już teraz po prostu mała niestabilność wysprzęgli ludzi, ponieważ ludzie biorą ogromne kredyty na firmy, które nie powinny się w ogóle rozwijać, bo to jest sztucznie wszystko napędzane. Dobrym przykładem są tutaj te właśnie e, no, solary i inne rzeczy, jak rząd zaczyna teraz, bum, zmieniać trajektorię lotu I, i widzicie, to są złe sygnały wybrane i oni nas tutaj barykadują. I teraz zobaczcie, dużo ludzi bierze tą kasę, wypłaca ją na różne rzeczy i spójrzcie, Submi i Ari, ten tutaj e, mówię, że popełniły karygadny błąd w swoich marketingach, to już mówiłem to na osobności, tutaj w ogóle zacząłem o tym mówić, bo e, Grace 3, taki właśnie użytkownik, jeden mi tutaj cały czas e, zalewał mnie tym, aż wreszcie ja cię zadałem o pytania, on wreszcie tam pogadał z, z ludźmi, no i doszliśmy do porozumienia, i Submi nie okazuje się takim tutaj, nie wiem, e, jakimś gniotem, tak jak od początku tutaj, nie wiem, wielu ludzi tutaj mi to przysyłało, że, oh my god, oh my god. Tylko ma bardzo ważną tutaj rolę. Ma bardzo ważną rolę. Wiecie, to nie to, że ja chcę tutaj kogoś obrazić, coś takiego, absolutnie nie. Ja po prostu mówię to y, dla dobra wszystkich użytkowników. To nie jest tak, że tutaj podkładam jakieś kłody, tylko o to mi chodzi, że y, na początku Subnie podesłało mi tam dużo różnych papierów, tak, i nie widziałem tej wartości. Po prostu apka, mówię, co mi tam ta apka, jak oni przekonają to, okej? Okay? Nikt nie wspomniał, że mają partnership właśnie z Ari10, okej? Okay? Ari10 i w tym samym mogą robić płatności, czy znaczy jeszcze tego nie ma, tylko będzie to w roadmapie, ok, ale to nigdy nie było wspomniane, nigdzie przynajmniej ja tego nie widziałem, pytałem się i nikt mi nie powiedział i spójrzcie na to. Większość ludzi wypłaca PLN, ok, PLN. Sub jest na polskim rynku, na polskim rynku i... Wkrótce dojdzie to do różnych sprzedawców, ok, do różnych biznesów, ok, że przyjmowanie fiatów i te wszystkie różne rzeczy i to, że na przykład e, może, mogą być odcięci od tych fiatów, od tak, jeżeli coś tam się komuś nie spodoba z jakiegoś nam urzędu, ok, i popatrzcie, jeżeli będą przyjmować płatności powiedzmy w krypto na przykład, tak, i SUBMI da im możliwość konwertowania do fiatów i vice versa konwertowania do krypto też. tak Jeżeli będą fiaty to w zależności biznes. Biznes ma prawo zabezpieczenia. Po pierwsze zabezpieczenia nad ownershipem, czyli funduszami dalszej działalności oraz nad yy, tym że inflacja Yy, może nie być taka straszna dla niej. Okay? Może nie być taka straszna. Mogą zarabiać na ruchach, okej, okay? oczywiście trzeba mieć tutaj wiedzę, ale mogą być stablecoiny. I wtedy na przykład złotówki idą w dolary albo w euro na przykład. Okay? I to już jest forma. Tego Już nie musi być w krypto, że firma będzie zarabiać. Wiadomo, rynek się spierdzieli, firma straci swoje dochody i będzie bankrutem. Ale stablecoiny to już jest inny wariant. Z stablecoinów na przykład nikt nam nie zabierze, no, a możemy je trzymać. Pięknie, ale my mamy nad nimi kontrolę, ok? My mamy nad nimi kontrolę, więc to jest dobre. I tutaj, właśnie do tego, jest potrzebny właśnie Ari, ten, żeby właśnie były te tutaj dokładki. Więc ja bym tutaj radził się zainteresować tym tym właśnie projektem, ok? A, bo jeżeli Submi tutaj, właśnie rozegra to e, bardzo dobrze, to może być e, bardzo znane w Polsce. Może być bardzo znane w Polsce. I tutaj, właśnie mówię o tym, tym momencie, bo to jest moment, który. Sprzeda ten projekt całkowicie sam. Okay? Główny team, nie wiem, główny team marketingowy, czy tam nie wiem, tam jak ktoś z marketingu, czy nie jest, ale głównie jest focus klasyczny, czyli nająć tutaj łubów takich jak ja, naganiaczy, tak, żeby promowali ten Subni i żeby swoich userów też tutaj dali biznesy, tak, które przyciągną swoich użytkowników, okay? moje pytanie jest takie. Jak to zrobić, żebym ja na przykład zmienił całą swoją infrastrukturę albo ktoś, kto ma sklep albo jakiś internet i na przykład tutaj to zrobił, tak? Nikomu się nie będzie chciało. To Wam to gwarantuję, ponieważ dużo robiłem w takich różnych, różnych korporacyjnych światach i bardzo ciężko jest przekonać kogoś nowego programu. Ale, 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 jeżeli biznes zobaczy, że może mieć te właśnie zabezpieczenia, ok, typu fiat, krypto i, i przyjmować płatności normalnie, ok, e, i nie będzie tego problemu z konwertowaniem i tutaj takimi rzeczami, to biznes wtedy sam ciągnie swoich userów, ponieważ jest to naturalne i ci userzy idą po prostu normalnie po Macu, okay? W tej chwili e, inne apki tego typu posiadają płatności krypto, ale nie ma konwersji do Fiata. Sami musimy się zapewnić do Fiata, a to jest takie problematyczne, że e, KYC inne rzeczy z różnymi firmami to jest po prostu e, problem, okej? Okay? Problem. E, a tutaj na przykład może być bardzo łatwo i tu też wchodzi na przykład Kanga, która też ma y, podobne rozwiązania, a już niedługo ruszają tej pożyczki, więc <grywanie> uważajcie na Kangę, bo to może to po prostu będzie life changing w ogóle opportunities, ok? Także sami widzicie, że pojawiają się problemy na świecie, i pojawiają się od razu rozwiązania, i te rozwiązania pojawiają się zdecentralizowane. Ja już się zbieram tego nakręcenia materiału o tych, tych, o tych cyklach, ale. E, powiem Wam, że tam znajdziecie dużo odpowiedzi na to, co teraz się dzieje i to, że walka nie jest jeszcze przegrana, nie jest jeszcze przegrana. Właśnie te projekty pokazują, że walka dopiero się rozpoczyna i że my jako klienci, jako ludzie, jako ludzie w ogóle, bo nas chcą przecież obciąć, kurna, nie wiem, de człowieczeństwo zrobić, mamy jeszcze bardzo dużo do e, powiedzenia, także tutaj e, w tego, jeszcze raz przypomnę właśnie Grace Strzyza, tutaj e, ten, e, wałkowanie tutaj tego tematu ze mną cały czas, żebym ten, żebym tutaj, bo w sumie miał odpowiadać na wszystkie pytania bardziej i no i mówię, i ta walka nadal trwa i ostatni temat tutaj, polska spółka wkracza w świat nft -ków. czyli przypomnijcie sobie co przed chwilą powiedziałem i zobaczcie, kolejny tutaj, kolejny projekt wchodzi w nft wymieniane Wymienianie swoje tokenizowanie różnych tutaj rzeczy, więc no już w głównych wiadomościach pojawiają się tokenizacje, więc jak to dalej będzie? Zobaczcie, jak to dalej będzie. W tej chwili macie swoje biznesy? Podchodzicie do tego sceptycznie do tego? Ok, nawiążcie kontakt z tymi właśnie trzema firmami. Jak możecie tutaj sobie pomóc? NFTki na przykład, e Kanga tokenizuje dużo ludzi, Ari Ten będzie też ma tutaj system chyba płatności, k Kantory, nie wiem, coś tutaj, nie dziszałem dużo Ari Ten, chociaż też już tutaj miałem dużo wiadomości, ok, ale właśnie tu głównie chodzi mi o te partnerstwo, to jest kluczowe dla obu projektów i tutaj właśnie subni. I zobaczycie, no jak może wam ta, te firmy mogą wam pomóc, ok? Co oferują i ten to tylko wystarczy podnieść telefon, a oni wszyscy czekają, to są młode firmy, chcą tutaj atakować, chcą po prostu starać się o klienta, a Wy y, macie problemy, które oni mogą rozwiązywać. No i dobra, to już jest na tyle dzisiaj, dzisiaj długi odcinek, ale chciałem poruszyć właśnie te, te trzy kwestie, bo bardzo ważne one są i dużo się nie mówi właśnie na polskim YouTubie, tylko jest albo jedna bla bla bla, albo drugie bla bla bla, a nie ma tego łączenia, zestalenia tego wszystkiego, więc no cóż, ja kończę, idę teraz gdzieś tam coś tutaj cyknąć. Um, I zapraszam na ten odcineczek, także trzymajcie się miłego weekendu.